To 13. ceremonia. Już sama jej symbolika wskazuje ci, co robić, a czego nie robić. Mamy bowiem 1, 1 i 3. To jesteś 1. Ty z przeszłości. Twoja indywidualność i niepowtarzalność, ale również te wszystkie wzory, przekonania, tradycje, globalna świadomość, programy zapisane w tobie. Kolejna jedynka to jesteś ty w przyszłości. Zupełnie nowa istota, świadoma siebie, pewna siebie, która czuje swoją wartość, która wie, jak wycenić swoją wartość, która wie, czego chce, co pragnie osiągnąć, jaka jest jej idealna wizja życia i w pełni ufa w siły wyższe, że poprowadzą ją do tego, co najpiękniejsze. Zastanów się, co chcesz zostawić za sobą, a co chcesz w tym nowym czasie, by stało się twoją rzeczywistością. Przejdź do tego nowego czasu, obserwuj wszystko. Wyślij pozytywne myśli, wyślij pozytywne słowa, jak chcesz, by wyglądało twoje życie w tym nowym czasie. A następnie dopiero przenieś do tego miejsca tylko to, co naprawdę pragniesz ze sobą zabrać. Tak samo w nowej pracy, gdy zaczynasz nową pracę i idziesz do tego nowego biura. Czy rozumiesz tę symbolikę? Czy rozumiesz ten syndrom owcy? By nie biec do przodu na oślep, tylko najpierw się zastanowić, zawieszenie broni, spokój, harmonia, czystość, nowe metody działań w nowym czasie. A zobaczysz, że wszystko staje się możliwe. Do zobaczenia. Twoja Maria Bukarti.